skaczemy nieco wyżej w kategoriach wagowych, bowiem przychodzimy do limitu do 86 kg w narożniku niebieskim Łukasz Radosz z kohorty Poznań, a w narożniku czerwonym Adam Kosut, shootboxer Mosina, box Poznań Profi Team. Ależ teraz od razu mocno rusza Kosut, potężne ciosy, w ogóle nie ustawia nawet miejsca ani odrobiny swojemu przeciwnikowi. Ruszył zdecydowanie do przodu Kosut, te walki ustawić sobie znakomicie w pierwszej rundzie, ale już troszkę otrząsnął się po tym wszystkim bombardowaniu Radosz. Publika też nie pozostawia wątpliwości, kto jest ich faworyt tutaj. Jednoznacznie gromkie Kosut na trybunach. Kosut milimetr pseudonim Adama Kosuta. 6-0 rekord w K1. Najlepszym jego czasem są ataki kolanami, więc zobaczymy, czy takie kolana będzie prezentowało w rywalizacji z Radoszem. Radosz też nie wypadł z roku z polegona, bo to jest brązowy medalista zeszłorocznych mistrzostw świata w Muay Thai. Naprawdę na wysokim poziomie powinno stać to starcie. Pociągnął ten poziom, nie do końca, ale z nim bardzo, bardzo dobrze. Troszkę momentami za bardzo pchane są te czasy Kosuta, ale jest w nich na pewno wymowa. Tutaj napierać. Cały czas widzimy go, nie zważając na te ciosy, które lądują na jego szczęce, idzie do przodu. Teraz to prawie trochę Łukasz Radosz przejął nieco kontroli. Ale zadowoleni obaj panowie, oni chcieli tu pójść na wojnę. Widać było po tym ostatnim gongu pierwszej rundy, że tryskała radość z ich twarzy. Uśmiechnęli się do siebie, przybili piątkę. Są gotowi już czuć. Się pchają w klincz i uwielbiają wymiany i właśnie Adam Kosut jest takim zawodnikiem. Kosuta nie za bardzo lubi boksować się wsteczne, ale bardzo chce tutaj się bawić w szachowanie. On chce ringowej boi. Łukasz Radosz też jest niepokonany na zawodowych ringach K1. Ma na koncie zwycięstwa między innymi z Bruno Kabusem i Sławomirem Szypisem. Oba w 2015 roku. Proste ciosy. To jest kopnięcie ze strony Radosza. Trzymał się na moment Kosut po tym ataku Radosza. Coraz większe gimnazje i fantazje pokazuje Radosz w ataku. Wydaje mi się, że szczególnie te kolana na korpus robią tam robotę. Teraz bardzo ładnie sobie przewraca przeciwnika, tam chyba po jednym z zderzeń głowami doszło do rozcięcia. Sączy się krew z głowy Łukasza Radosza. Z kolei prawa część twarzy Kosuta też zaczyna się delikatnie czerwienić. To jest od krwi, ale tam jest też zaczerwienienie prawdopodobnie po tym zderzeniu. Tutaj będziemy mieli konsultację medyczną, bo faktycznie na krew. Nie wiem, czy to pewnie na tyle groźne, ale nie tyle konsultacja, co po prostu wytarcie. Radosz pytany o to, jaka jest jego ulubiona technika, jaki jest jego ulubiony cios na ten i taki, który będzie skuteczny w walce. Bardzo dobra odpowiedź. To oczywiście podejście, które może procentować na przyszłość. Nie skupiać się na jednej technice, ale na... Tak, bo niektórzy zawodnicy naprawdę tak mają, że gdzieś tam wytrenują jakąś jedną konkretną akcję i za wszelką cenę chcą ją zaprezentować w ringu, a nie zawsze jest pierwszy.
A znakomita wojna, bo teraz znowu w drugiej rundzie powtarzają to, co działo się w pierwszej. Tylko łapią te chwile na odpoczynek. Wydaje mi się, że tak samo Adam Kosów tam jest rozcięty. To nie jest tylko... Minimalne rozcięcie, ale na pewno jest. Starał się teraz trafić, Łukasz Radosz, ale przestrzelił. Świetna walka, naprawdę taka determinacja na absolutnie najwyższym poziomie, zaangażowanie maksymalne. Nie ma kalkulacji przede wszystkim, to tworzy właśnie taki ciekawy dla oka obraz tej rywalizacji. Też nie ma czasu w ogóle na odpoczynek, panowie tu wiedzą, że mają trzy razy po dwie minuty i nie mają na co czekać. Trzeba atakować, trzeba tego przeciwnika zmusić do tego, aby to on przeszedł do defensywy, aby mogli my narzucić nasz game plan. Jeszcze teraz mocno grają sierp, świetna akcja ze strony Łukasza Radosza, dobrze rozpoczął tę trzecią rundę. Napięcie na korpus bardzo mocno odsyłam. Przestrzeli obaj prawymi. Ładny prawy sięga szczęki Adama Kosuta, tak samo po prawej na dwa low kicki. Zmęczony Radosz, myślę, że Kosut nie mniej. Pytanie teraz, kto będzie miał więcej ducha walki, kto będzie miał więcej w sobie charakteru, żeby zaznaczyć tę ostatnią rundę. Może być inaczej. Wyprowadza ciosy Kosów, ale naprawdę jeśli ktoś spojrzy na to dokładnie, to one przeważnie mijają tam, niewiele, ale mijają głowę Radosza. A to właśnie Radosz jest tym, który, choć te ciosy już są dużo bardziej ospałe niż w pierwszych rundach, to trafiają. Tak samo, doskonała akcja była i pisząca to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Radosz wyprowadził was 8 ciosów, przynajmniej 6 doszło do celu, a ciosy Kosuta tylko mignęły gdzieś tam w okolicach ciała Łukasza Radosza. I jeszcze raz te middle kicki, które bardzo fajnie pracują na korzyść Łukasza Radosza w tym starciu. Smaga się doping dla Adama Kosuta, ale tutaj doping nie wystarczy, sam musi jeszcze coś dać z siebie Adam Kosut, jeśli chce wygrać ten pojedynek. Teraz Radosz czuje, że ma nieco więcej siły, atakuje cały czas. Ostatnie już sekundy musi zaznaczyć swoją przewagę Łukasz Radosz, żeby wygrać ten pojedynek. Teraz spokojnie. Jestem niezwykle ciekaw werdyktu w tej walce. Sam jestem w stanie wskazać, kto mógł wygrać ten pojedynek. Od początku do końca obaj panowie szli na całość, nie zważali na obronę, cały czas atakowali. Jestem niezwykle ciekaw, kto wygrał starcie w K1 do 8,6 kg. Różny czerwony Adam Kosów, niebieski Łukasz Radosz. Panie i panowie, zakończony pojedynku formuły K1 w wadze 86 kg. Sędziowie punktowi byli jednomyślni, jednogłośnie na punkty. Zwycięża Łukasz Radosz, kohorta Wojska.